No i kolega Arek właśnie dojechał na startowisko. Dzisiaj próby napędu. Arek po modyfikacjach, zaraz zobaczymy co i jak. W zasadzie jutro planujemy loty do Wojtka, także zobaczymy, przetestujemy sprzęt. Zmiana fury. Koło dwumasowe i sprzęgło mi się rozleciało. Cześć Arku. Cześć. Teraz? Nie. W samochodzie? W samochodzie, tak. W samochodzie tydzień temu. Samochód odstawiony do mechanika. No i czekam na wydatki. No niestety. Powiedz mi, co dzisiaj planujesz sprawdzać, co modyfikowałeś? No, zmianę świecy, zmianę kapturka, oplotu, kosza. To wszystko chciałem przetestować, zobaczyć, czy się wszystko po prostu nie będzie trzymać i będzie dobrze współpracowało, czy nie ma żadnych kłopotów. I co, myślimy, że jutro polecimy do Wojtka, no, nie? No, jak mi się uda, wiesz, muszę się wyrobić w firmie, ale jak się wyrobię, to fajnie by było. Dobra, no to co, szykujemy się i w górę. Próbujemy. No ja już wylądowałem, górą troszeczkę szkwały już przychodziły według ICM-u. Właśnie na sam wieczór miało się pogorszyć, także ja wylądowałem, Arek po próbie napędu też najprawdopodobniej będzie podchodził w tej chwili do lądowania. No komarów co nie miara, dobrze na Mazurach nie jesteśmy. Piękny zachód słońca, akurat idealnie tak, żeby zakończyć dzisiaj lot przed nocną zmianą, a jutro może polecimy do Wojtka, zobaczymy jak Arkowi z czasem wyjdzie. No i znowu się udało. Znowu się udało. Ale to z łącznością nas szwankuje, nie? Chyba moje OTR, moje radio. No, coś jest nie tak najprawdopodobniej ze albo stycznikiem. Albo kask. Bo
Albo... jest to w szumach i niestety, ale strasznie rwie. No, coś. To nie ma znaczenia moc, tu jest coś, jest nie tak. Albo faktycznie w rezonans wchodzi z silnikiem czy z czymś. Albo już masz problem z przewodem. Ten przewód ile już masz? O, już chwilę. No, te przewody mają to do siebie chińskie niestety, że parcieją w środku. Także trzeba byłoby to ewentualnie sprawdzić. A powiedz, jak tam silnik się sprawuje? Bardzo fajnie. Równo, ładnie pracuje. Wszystko jest ok. Tylko muszę trochę przestawić uprzód, bo mam wrażenie takie, że jestem troszeczkę niesymetrycznie zawieszony. A. I muszę mocno taśmą krzyżową kontrolować. Rozumiem. Trochę no, ładnie zrobiłeś. No bardzo. Kosz. Kurczę, pochwalił profesjonalnie. Mnie właśnie pokazuję tutaj patent wszystkim oglądającym. Tak jest, nie przycinam no, linek ładnie. Wtedy. Podkładka z gumką. Tak, podkładka z gumką. O, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O, tak to wygląda, podkładka z gumką, także linka nie ma prawa się przeciąć. Tutaj ściągnięte paskiem. Tak, w ten sposób. Ten ostatni ten jest na lince dynemie, żeby się nie przetarło jedno tak. od drugie, bo tam jest największe naprężenie. No to elegancko. Fajka ewentualnie, tylko no fajka to ewentualnie do poprawy, tak, bo to. No w sumie mogłaby być, ale tak jak tutaj również koledzy wspominali, te fajki no niestety się rozlatują często, a lepiej mieć to z głowy i z tyłu głowy nie mieć tego, że się w powietrzu gdzieś tam to rozleci. Tak jest, tak jest. Także znowu się udało. Tak, znowu, farta, że... znowu się udało, troszeczkę górą powiało. Teraz pod wieczór. No właśnie wiało. No i tak miało wiać. Ja ci mówiłem przez radio, ale nie słyszałeś chyba. Czy, tak. Albo słyszałeś, ale nie mogłeś odpowiedzieć. No właśnie. No. No. I CM właśnie pokazywał, że nas pod sam wieczór, już koło 20 będzie się znowu wiatr wzmagał. Także już było widać nawet na elektrowni i tutaj w dole, ale już ta, w kominach, że... delikatnie rzucać. Tak. I ten dym z kominów się ścielał już praktycznie po samej ziemi. Także, no. Także co, mam nadzieję, że jutro się wybierzemy do Wojtka, jak ci się uda z czasem. Tak. No i będziemy relacjonować dalej. To na razie, cześć.